Witaj piękna, dziś będzie klasyka, makijaż w beżach i brązach. Zapraszam na szybki tutorial makijażowy, w którym pokażę Ci, gdzie jaki cień aplikować, aby powiększyć oko, aby zniwelować efekt opadającej powieki. Zapraszam. Zaczynamy od nałożenia bazy pod cienie. Wtedy cienie się dużo lepiej trzymają, są trwalsze, więc jeśli bardzo Wam zależy na takim efekcie mega trzymającego się makijażu, to polecam użyć bazy pod cienie. A więc zaczynamy od czego? Pędzelek, jedna paletka i cztery cienie i moje oko. Jaśniutki cień, najjaśniejszy, nakładam wewnętrzny kącik oka. Tutaj musi być jaśniutko i nakładam również na powiekę, tutaj na łuk brwiowy. Oczyszczam to. Następnie przejściowym cieniem orzeszkowym otwieram oko. Bardzo ważne, tu muszę wyjść wyżej, aby unieść tą powiekę, aby otworzyć oko, powiększyć. I to robię właśnie takim matowym, przejściowym cieniem, aby otworzyć oko, powiększyć, zniwelować ten efekt opadającej powieki. O, widzicie? Tutaj rzucam cień. Jak ładnie. Dodaję powolutku i rozcieram. Mamy to. Mamy. Następnie biorę ten ciemny cień, brązowy, ciepła czekoladka na pędzelek i nakładam tutaj w tym zewnętrznym kąciku oka. O tu. I tutaj sobie tak klikam, klikam i dobieram sobie. I znowu klik, klik, klik. Przy linii rzęs ma być najciemniej i przechodzę wyżej i blenduję do środka. I dzięki temu rzucamy tutaj cień, powiększa nam się oko i tym brązowym, o, łączę tutaj. Dziewczyny, w makijażu nie możemy mocno uciskać pędzelkami. Tu musi być lekki ucisk. O, proszę, mamy to. I tutaj delikatnie sobie jeszcze obmiatam. Tym brązowym również daję na dół. Delikatnie powiększam. Jeśli chcesz powiększyć sobie oko, to również polecam na dół dać ten ciemny cień, ale nie tak bliziutko, tylko tak troszeczkę rozmydlić tą linię. Następnie na paluszek biorę ten świetlisty cień i nakładam na ruchomą część powieki. Łączę ten jaśniutki z tym ciemnym i proszę bardzo. Łączę jasny z ciemnym i mamy to. Fajny efekt. Zobaczcie, to jest taka klasyka. Beże i brązy z delikatnym złotem. Oko zrobione. Wytuszujmy rzęsy. Jest to tusz, który robi efekt sztucznych rzęs. Polecam. Jeżeli któraś z Was lubi takie rzęsy mocno wytuszowane, to koniecznie musi mieć ten tusz. Jest to tusz, który 200-krotnie powiększa, wydłuża, zagęszcza rzęsy. Robi tak naprawdę sztuczne rzęsy. Do tego makijażu użyłam tej oto paletki. To są beże i brązy. To są właśnie te kolorki, które użyłam w tym makijażu. Klasyka, dziewczyny. Bardzo ładne kolorki na jesień. Jeżeli lubicie takie odcienie beża, brązy i troszeczkę złota, to koniecznie piszcie do mnie po taką paletkę, którą możecie u mnie kupić, którą Wam komponuję. Same widzicie, cienie suną jak masełko. Jeżeli masz ochotę na szybki, łatwy makijaż, to jestem pewna, że tymi cieniami sobie poradzisz. Tą techniką, którą tutaj pokazuję, dzielę się z Wami po to, aby każda z Was każdego dnia mogła zrobić szybki, elegancki, łatwy, piękny makijaż i czuła się jak milion dolarów. Zapraszam zatem do kontaktu. Z przyjemnością dobiorę Ci odpowiednią paletkę. Pięknego dnia Ci życzę.